otwarty. No bo tylko uczniowie, tylko klasy młodsze. A szkoła jest też od tego i tutaj w Dąbce jest szczególnie, żeby zaprosić też innych do tego, żeby mury szkoły odwiedzili i żeby ta szkoła żyła również życiem w weekendy. Jak najbardziej tak. Myślę, że obecna sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, nie jest komfortowa dla żadnej ze stron. Szkoła jako szkoła powinna tętnić życiem. Niestety od prawie roku jesteśmy tylko budynkiem, który jest dostępny dla bardzo wąskiego grona użytkowników. Staramy się wyjść naprzeciw i otworzyć nasze drzwi dla miejscowych ludzi, dla sympatyków sportu. Sport to przede wszystkim wysiłek, to zaangażowanie, ale to jest też budowanie kondycji fizycznej, co w efekcie przekłada się na zdrowie. Zachowując odpowiednie warunki sanitarne, uważam, że powinniśmy rozpocząć przygotowania do wiosny, a więc zgubić te kilogramy, które na nas zalegają po kwarantannach i powolutku wracać do życia, a uważam, że oprócz edukacji również szkoła jest miejscem, gdzie tą tężyznę fizyczną można budować, należy budować. Znajdujemy się w sali sportowej, sali gimnastycznej szkoły. Trzy stoły wystawione. Co za moment się rozpocznie? Wspólnie z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dołdze doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby pójść też w kierunku krzewienia sportu i tężyzny fizycznej również poprzez organizację tego typu imprez, nie tylko na zawodach strażackich. W dniu dzisiejszym organizujemy pierwszy otwarty turniej tenisa stołowego o puchary zarządu jednostki OSP w Dołdze. Rywalizować będziemy w czterech grupach. Dzielimy na cztery zespoły ośmioosobowe, a więc to już mówi nam o skali uczestników. Powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością, odzewem, jakim się spotkaliśmy. Nie ma niestety tym razem kategorii wiekowych, a więc tak zwana kategoria open jest dopuszczona dzisiaj. Na etapie eliminacji w poszczególnych grupach grać będziemy do dwóch zwycięstw. Następnie z każdej grupy awansuje do finału po dwóch zawodników, a więc w ścisłym finale znajdzie się 8 zawodników i z tej grupy wyłonimy najlepszych tenisistów dnia dzisiejszego. Straży w Dołdze, to trzeba po prostu mieć chęć pomagać ludziom, nic więcej, nie? I ochota, żeby trzeba stawić się na miejsce, czy pomóc komuś, więcej nic nie potrzeba. Ale kondycja fizyczna jest ważna. Oczywiście, no dlatego te zawody są, nie? Żeby starać się po prostu, żeby ludzie mieli jakieś tam kondycje, sprawność fizyczną i tym podobne, nie? Widzi pan tu na sali obecnych członków, byłych członków, przyszłych członków? No widzę obecnych członków i przyszłych. Młodzież garnie się po prostu, no chce być tutaj z nami i kiedy nie jesteśmy tutaj na jakichś spotkaniach, także oni przychodzą popatrzeć, jak się zachowujemy, jak co się robi, tak? Pan bierze udział w turnieju? Tak. Tu kolega też. Kolega, zapraszam. Rozmawiamy. Paweł Sworczuk. A panie ucieka? Ja nie. Panie Pawle, wy jesteście w jednej drużynie? Tak, jesteśmy OSP Dołka, jestem gospodarzem domu ludowego. Ogólnie zajmujemy się cały czas strażą, nie? Pilnujemy tego wszystko, rozwój drużyny strażackie. Do tego turnieju przygotowywaliście się? Nie, akurat. Tydzień akurat. No ja akurat takie nie. Spontaniczne, nie? Aha. Tydzień. Ale już chce się wyjść z domu i gdzieś. Tak, nie, tak. Oczywiście, oczywiście. Jeszcze nas zablokował ten koronawirus, że nawet na te zawody strażackie zorganizowaliśmy drużyny dziewcząt, co wygrywają przede wszystkim. Nasza drużyna też jest cały czas na podium. No i w tym roku nie mogliśmy wystartować, no trudno, a jeszcze chcemy zorganizować drużynę młodzieżówki. Tutaj z panem Grześkiem rozmawiałem już ten temat, że no, prowadzi między innymi.
Gratulujemy pomysłu, trzymamy kciuki za waszą drużynę.